Jesteśmy na Męskim Graniu 2019, tutaj na wrocławskich Partynicach. Wspaniała atmosfera, morze dobrej muzyki, która łączy Polaków. 2000! No, jesteśmy w piąty raz, świetna zabawa, świetni ludzie, świetny organizator. Świetna impreza, jestem drugi raz. Świetna organizacja, najlepsze zespoły w Polsce. Bardzo mi się tutaj podoba, a najbardziej Bitamina. Trzecie Męskie Granie, organizacja na najwyższym poziomie, repertuar jak zwykle na czasie. Muzyka przednia, towarzystwo super, organizacja jak zawsze na najwyższym poziomie. Trzeba przyznać, że zorganizowanie imprezy na Partynicach było strzałem w dziesiątkę. Przestrzeń dla kilku tysięcy osób była wystarczająca, tak samo jak i strefa gastronomiczna. Co ciekawe, nie było aż takich dużych kolejek po napoje. Sporą entuzjazm gości coraz bardziej się udzielał. Bardzo nam się podoba, super impreza, naprawdę super zorganizowana. Mi się też teraz mi podoba, bo jest to w ogóle drugi raz, pierwszy raz byłam w Krakowie i teraz we Wrocławiu. Bardzo nam się podoba. Nawet chyba bardziej niż na Pergoli w zeszłym roku. Dlatego, że jest więcej miejsca. Pergola jest piękna, ale jednak tamta przestrzeń jest bardziej ograniczona. A tu dużą wolność. Bardzo mi się podoba, jestem zachwycona. Jest genialnie, naprawdę. Jestem pierwszy raz, bo w końcu zdobyłam bilety. I jeszcze na 10. rocznicę, więc super zabawa, polecam. Bardziej podoba. Podoba mi się najbardziej Król do tej pory. I to, że się można rozłożyć z kocem i poleżeć, posłuchać. Jest super, naprawdę bardzo fajna atmosfera, fajni ludzie, wszystko co się dookoła dzieje fantastyczne i naprawdę, no i przede wszystkim fajni artyści, bardzo dobra muzyka. Pierwszy raz jestem na Męskim Graniu i naprawdę jestem szczęśliwa. Fajnie, że jest plener. Można sobie usiąść, posłuchać fajnej muzyki. I dobrze się bawimy. Tak, jest mega super fajnie. Dla nas był super. Bardzo fajnie. Nie widzę nic, co mi się nie podobało. Dla wszystkich otwarta była również strefa, w której mogliśmy pograć na perkusji czy poznać historię Męskiego Grania, która liczy już 10 lat. Mimo atrakcji znaleźliśmy osoby, które nie były zachwycone wydarzeniem. Brakuje nam Maleńczuka, brakuje nam Podsiadłego tutaj. Myśleliśmy, że Wrocław to da radę tak ponieść to wszystko, a jednak mimo wszystko zawiódł. Nie, no są za długie przerwy, no co, jest krótki koncert na scenie i jest cisza i pod małą to my już tam się... W czasie przerwy na małej scenie wystąpili Djuna, Panie Nieczki, Clock Machine i Rebeka. Na scenie głównej usłyszeliśmy Pablopavo i Ludziki, Króla, Bitaminę, Tribute to Breakout, czyli Paulinę Przybysz i gości, Kingę Preis, Wojciecha Waglewskiego czy Anię Rusowicz. Katarzyna Nosowska wystąpiła z synem, zobaczyliśmy również Zalewskiego i orkiestrę Męskie Granie. To była 10. edycja tej trasy koncertowej. Czekamy na więcej. Dla telewizji Echo24 Marta Wrońska. Bardzo dziękujemy.